O budowie obwodnicy dla Sępólna Krajeńskiego mówi się już od 15 lat, kiedy to opracowano w mieście koncepcję bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od tamtej pory wielokrotnie zabiegano o możliwość rozpoczęcia tej inwestycji. Dopiero w ubiegłym roku sępoleńska obwodnica trafiła do programu budowy dróg krajowych, który ma zakończyć się w 2023 roku. Przez miasto przebiega droga numer 25, wiodąca z Bydgoszczy do Koszalina, którą w ciągu doby przejeżdża nawet 18 tysięcy pojazdów. Mieszkańcy mówią o dużym hałasie, korkach i braku bezpieczeństwa. Wystarczy postać tutaj chwilę, powiedzmy w ogóle w godzinach szczytu, nie? Trzecia, czwarta, to nie, tutaj są korki jak diabli, nie idzie po prostu przejechać. Jak jedzie pogotowie, a tu jest korek, to nie ma przejechać, ani idzie pogotowie, ani straż pożarna. Taki stłok, że koniec świata jest. Jest bardzo, bardzo, bardzo duży hałas. Natężenie ruchu jest przeogromne, no, szczególnie te tiry, nie? Tutaj robią taką robotę, że ciężko jest, nie? Obwodnica jest potrzebna. Widać właśnie sezon letni, jest to bardzo odczuwalne w sezonie letnim i zdecydowanie tak, dawno powinna być. Na konieczność budowy obwodnicy wskazują również władze miasta, które liczą na jak najszybszy proces inwestycyjny. Wszystkie budynki, które mają już po kilkadziesiąt lat, są narażone właśnie na ciężki tirowy ruch. Po prostu transport przebiega przez centrum naszego miasta. Spaliny, ciężki ruch, drgania, przejścia przez jezdnie dla naszych mieszkańców. To wszystko jest strasznie niebezpieczne i musimy poprawić właśnie tutaj te warunki dla naszych mieszkańców. Stąd też zabiegania o jak najszybsze wybudowanie obwodnicy dla Sępólna. Obwodnicę wpisano na krajową listę inwestycyjną, bowiem samorząd opracował wcześniej koncepcję jej przebiegu. Zaprojektowano łącznie 4 warianty drogowego objazdu miasta. Pod uwagę brane są 2 z nich. Wariant numer 3, który zaczyna się przy drodze krajowej numer 25, przebiega przez drogę numer 241 oraz łączy się tutaj w Niechorzu w drodze numer 25. Wariant numer 2C, który łączy się w drodze 25, przebiega przez drogę 241 oraz łączy się ponownie z drogą numer 25, jest najkrótszym z wariantów obwodnic Sępólna Krajeńskiego i najbardziej dogodnym dla miasta, ponieważ przebiega na obrzeżach Sępólna Krajeńskiego, na jego wschodniej części. Ta dokumentacja pozwoliła na uruchomienie bardzo ważnej procedury związanej z budową obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła już wykonanie opracowań dotyczących warunków technicznych, ekonomicznych i środowiskowych dla planowanej inwestycji. Każdy z tych wariantów będzie jakby omawiany i konsultowany właśnie z mieszkańcami, a także z władzami samorządowymi. Tutaj każdy będzie mógł się wypowiedzieć, który jego zdaniem wariant jest najlepszy, ale trzeba pamiętać, że te warianty będą też oceniane właśnie pod względem właśnie możliwości technicznych, możliwości ekonomicznych, a także związanych z ochroną środowiska, czy na przykład nie ma tam jakichś na tym terenie, gdzie planowany jest przebieg chronionych roślin, czy na przykład zwierząt. Firma, która przygotuje to opracowanie, ma czas do końca czerwca 2018 roku. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg, dopiero po tym terminie można rozpocząć kolejne procedury związane z budową obwodnicy. Dziś trudno określić dokładną datę rozpoczęcia inwestycji. Nie nastąpi ona jednak wcześniej niż za 4 lata.